Eight. Nine. Sixteen. Seventeen. Dzień dobry Państwu. Z delikatnym opóźnieniem dołączamy się do transmisji. Pierwszy pojedynek turnieju Masters. Ding Junhui kontra Anthony Hamilton. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie, ale tak jak wszyscy z Państwa pewnie się orientują, ta transmisja nieplanowana wcześniej wskoczyła troszeczkę z przypadku. No ale na szczęście mamy te pół godziny, w których pół godziny transmisji, w ciągu której być może wyjaśni się sprawa pierwszego meczu turnieju Masters. Ding Junhui kontra Anthony Hamilton, runda dzikich kart. Właśnie z dziką kartą trafił do tego turnieju Ding Junhui, który w tej chwili prowadzi 4-2, mecz do 5 wygranych partii. Anthony Hamilton jako zawodnik światowej, pierwszej światowej szesnastki dostał się do turnieju Masters automatycznie. 24. Pierwszy frame w tym pojedynku wygrany przez Anthony'ego Hamiltona, a później jednak już coraz lepiej zaczynał grać Ding Junhui. Objął prowadzenie 3-1, później zrobiło się 3-2. Następna partia oczywiście wygrana przez Ding Junhui'a. No i być może jesteśmy świadkami ostatniego frame'a już w tym pojedynku, jeżeli Ding Junhui tutaj będzie konsekwentnie grał do samego końca i wygra tego frame'a. Wiele na to wskazuje, bo dobry układ i już przyzwoity break, to będzie po prostu koniec meczu. W następnej rundzie już czeka na zwycięzcę tego pojedynku Peter Ebdon. No i gdyby znowu stało się tak, że znaczy może znowu stać się tak, jak było to w poprzednim turnieju, który Państwu transmitowaliśmy, w UK Championship grał mistrz z uczniem. Był właśnie mistrzem, nauczycielem dla Ding Junhui'a, w dużym stopniu jest Peter Ebdon. Wtedy Peter Ebdon ukończył mecz zwycięsko, tym razem jak będzie, zobaczymy. No już coraz więcej wskazuje na to, że Ding Junhui będzie tym przeciwnikiem Petera Ebdona. Poczekajmy na razie jednak, mamy tu jeszcze cichą nadzieję na breaka maksymalnego, bo na razie Chińczyk wbija na przemian tylko czerwone z czarnymi. Przez chwilę bałem się, że skomplikowała się sytuacja, że nie będzie miał kolejnej czerwonej Ding Junhui, ale widać, że tu jest dużo miejsca ze spokojnym dojściem 41. Do czarnej wili. Może troszkę za wczesne jest to w tej chwili mówienie jeszcze o próbie ataku na breaka maksymalnego, ale skoro już w tych tematach jesteśmy, to warto powiedzieć, że do tej pory w historii UK, w historii turnieju Masters, która jest naprawdę bardzo długa, bardzo bogata i bardzo interesująca, sięga ona roku 1975. Z wyjątkiem Mistrzostw Świata jest to
najdłużej rozgrywany turniej, choć nigdy nie był i nie jest i prawdopodobnie nie 49. będzie turniejem rankingowym. Jeden z najstarszych turniejów w kalendarzu snookerowym. No i mimo tej długiej historii tylko jeden break maksymalny do tej pory w roku bodajże 84. Kirk Stevens w półfinałowym pojedynku z Jimmym White'em zrobił tego maksymalnego breaka. Też warto przypomnieć, że ten mecz Kirk Stevens przegrał. Pięćdziesiąt siedem punktów, dojście do kolejnej czarnej. Jeszcze cztery bile, można powiedzieć, dzielą Ding Junhuaya od zapewnienia sobie zwycięstwa w tym frame'ie, a co z tym związane, oczywiście zwycięstwo w całym meczu. No a później już zdecydowanie będziemy mogli skoncentrować się wyłącznie na walce o breaka maksymalnego. Tak, tak. 65. Już na pewno o tym myśli Ding Junhuai. Takim logiczniejszym, łatwiejszym teraz dojściem z tej ostatniej czerwonej była gra do bili niebieskiej lub różowej, ale z boczną rotacją zdecydował się zagrywać na czarną Ding Junhuai. 72 punkty przewagi w tej chwili. Czerwona na frame'a i mecz dla Ding Junhuaia, a potem już tylko i wyłącznie walkę o breaka maksymalnego. No i nawet jeżeli ta nasza pierwsza transmisja bardzo krótka i z przypadku troszkę wynikła, to warto było nawet na te pół godziny przenieść się do Londynu. No właśnie, w zeszłym roku mówiliśmy o tym, że po raz ostatni turniej Masters rozgrywany w Wembley Conference Center. Nie wiadomo było jeszcze, gdzie będą rozgrywane kolejne zawody, w jakiej sali. Były różne propozycje, wiele mówiło się nawet o tym, że turniej zostanie przeniesiony do Szkocji, do Aberdeen. Ostatecznie jednak bardzo niedaleko postanowili organizatorzy przenieść ten turniej i Wembley Arena, także w tym samym kompleksie. Przede wszystkim, co ważne dla miejscowych kibiców, w Londynie pozostaje turniej, bo on tutaj w Londynie rozgrywany od samego początku, od 75 roku. Także niewiele została zmieniona lokalizacja. No a sala, w której rozgrywane są te zawody, może pomieścić, uwaga, 4,5 tysiąca widzów. Mówiliśmy, że Wembley Conference Center to jest to największe miejsce. Wtedy mogło zmieścić się niecałe 3 tysiące osób. A teraz no, teoretycznie ta sala może pomieścić aż 4,5 tysiąca. Zdecydowanie największa snookerowa sala. Sprawdzał na pewno Ding Junhuai dokładnie ustawienie tych dwóch czerwonych. Ja miałem, szczerze mówiąc, nadzieję, że jedna z nich przynajmniej przechodzi do narożnej prawej kieszeni. No i chyba zagranie, od którego zależy los ewentualnego breaka maksymalnego. Wpadnie, brawo, brawo, Ding Junhuai, idealne dojście do czarnej. 97.
przekroczone 100 punktów, ale oczywiście nie to w tej chwili jest najważniejsze. Musi tutaj paść break maksymalny, aby wszyscy mogli być zadowoleni. No i trochę za krótko doprowadził Białobile do następnej czerwonej, Ding Junhui. No będą kłopoty z uzyskaniem pozycji na czarną. Boczna rotacja, znowu wszystko wygląda coraz lepiej. Oby wpadła. Czerwona, będzie pozycja na czarną. No za chwilkę snukerowe przedszkole. Jest mały kącik na tej czerwonej bili. Wystarczy tylko doprowadzić do żółtej. Potrzebuje zagrać z delikatną boczną rotacją. Ding Junhui już widzimy, że z lewej strony mierzy w białą bilę. Jest czarna, jest 120 punktów. Dojście do żółtej. Snukerowe przedszkole przed Ding Junhuiem. Do tej pory jego najwyższy break w karierze. 141 punktów. Jeżeli tu czyści do końca, poprawi ten rezultat. No i co najważniejsze, będzie miał breaka maksymalnego, za którego w tych zawodach przewidziane jest 25 tysięcy funtów. A do tego można jeszcze zdobyć oczywiście dodatkowe 10 tysięcy funtów za najwyższego breaka w turnieju. 125. Kilka dni temu dosłownie oglądałem powtórkę, taśmy stare z wspomnieniem różnych breaków maksymalnych robionych przez różnych zawodników. Były też na tych materiałach breaki prawie maksymalne. Ten 140 punktów Kenna Dohertego właśnie w Masters w finale 2000 roku, kiedy pomylił się dopiero na czarnej bili. Roniego Sullivana z Mistrzostw Świata, kiedy nie trafił różowej, podobnej do tej, no może trochę trudniejszej, do środkowej kieszeni. Było też kilka innych takich breaków, ale miejmy nadzieję, że tutaj Ding Junhuiowi żadna krzywda się nie stanie. 140, czarna na pierwszy w karierze Ding Junhuia, break maksymalny. Drugi w historii Masters. Tak też się stało. Zawitaliśmy dosłownie na kilkanaście minut do Londynu, do Wembley Arena i od razu mamy breaka maksymalnego. Ogromne, ogromne wydarzenie, kilkanaście minut, ale godne uwagi. Fantastyczny początek turnieju Masters. Neil